No i nie wiem, co zrobić. No ona ciągle na mnie krzyczy, że za późno hamuję, albo że za wcześnie ruszam. No i to mnie rozprasza, nie mogę normalnie jeździć w ogóle. Tak to jest, jak baba prawko zrobi. A sam ją namawiałem. Za którym razem zdała? No za pierwszym. A ty za którym? Nieważne. No to bracie, masz przekichane. Dzięki ci wielkie. Wiedziałem, że zawsze można liczyć na ciebie i twoją precyzyjną jak skalpel ocenę sytuacji. Wszystkie moje problemy zniknęły teraz, a w środku czuję kojące ciepło. No zwolnij, przecież zaraz się może czerwone zapalić. Uważaj. Nie drzyj się na mnie, bo się pomylę i będzie wypadek. No to uważaj, nie mogę ci nie mówić, jak sam nie widzisz. Nie jedź tak szybko. A skąd wiedziałeś, że nie będzie pieszych? Z Teleekspresu. Misiu, ja ci tu pomagam jeździć, a ty jeszcze tu pyskujesz. Zdałam lepiej od ciebie i mógłbyś wykorzystać moją wiedzę. Nie chcę wykorzystywać twojej wiedzy, tylko skupić się na jechaniu. Tam miałeś skręcić. Nigdy nie dojedziemy do tego Carrefoura. Właśnie, że następny zakręt, a nie ten. Jak ci się nie podoba, to przecież mamy na piechotę do Carrefoura 200 metrów na skróty. Nie musimy jechać samochodem przez dwa światła, zawracać, jechać kilometr z powrotem, skoro wystarczy przejść przez ulicę i już jesteśmy. Po to mamy samochód, żeby nim jeździć. Ale ty nie umiesz. Dobra, od dzisiaj ty prowadzisz. Thank you.